Jeżeli spojrzymy na tą niedzielę tak całościowo, to to jest jedyna niedziela w Adwencie, która pozwala nam się cieszyć. Przyzwyczailiśmy się, liturgiści nas przyzwyczaili i mówią, że Adwent to jest radosny czas oczekiwania. Jeśli tak, to wolno mi zadać pytanie, dlaczego Kościół przez cały Adwent każe nam się ubrać na fioletowo? Czy wszystko w życiu musi być radosne? Otóż nie. Czy Adwent nie może być wytężonym czasem refleksji, a w tej refleksji i tęsknocie mieści się oczekiwanie? Wszakże Kościół w swojej mądrości ten element radości w Adwencie przeplata. Co to oznacza? Że dzisiaj pozwala się nam ubrać w szaty różowe. W tym masie fioletów jest taki przebłysk światła zbliżającego się Bożego Narodzenia. Dlatego tą niedzielę nazywamy niedzielę Gaudete, czyli radujmy się. I cały czas w tych czytaniach słyszymy: radujcie się, radujmy się w Panu. I jeszcze raz Wam powtarzam, radujmy się. Ponieważ rekolekcje tego Boża zatytułowałem, że będą to rekolekcje przyzwoite, ale nie tylko ze strony kaznodziei, ale także ze strony Państwa, podzieliłem sobie Ewangelię na kilka grup społecznych. Otóż w dzisiejszej Ewangelii Jezus właściwie uczy wszystkich, całe społeczeństwo, jak być przyzwoitymi w takim zwykłym czasie. Zwróćcie uwagę, że mówił ogólnie do ludu, czyli ogólnie do społeczeństwa. Jeżeli ktoś ma dwie suknie, niech się podzieli, niech odda jedną. Mówię to także w kontekście uchodźców. Proszę, albo jeżeli ktoś ma więcej jedzenia, niech się podzieli. Proszę zobaczyć. Wydaje mi się, że święte rodziny nie wpuszczono by dzisiaj do Europy. Z kilku powodów. Święty Józef wygląda jak talib. Matka Boża. Jakaś dziwna ta matka. Porodziła, ale nie współżyła. No i coś najgorszego. To by na pewno już na kordonie sanitarnym nie zatrzymało. Ten ohydny osioł, na pewno zapchlony. On by, jak stare auto, bez odpowiedniej instalacji nie przejechałoby przez granicę. I jestem pewien, że niejeden polityk powiedziałby, że ten osioł ma w sobie mnóstwo mikrobów, które w jego klimacie nic mu złego nie czynią, ale kiedy już jadą tutaj, to się rozmnożą i będą zagrażać naszej cywilizacji. Nie wolno. Jeżeli zastanawiam się gościnność. To słowo gościnność składa się z dwóch członów. Gość i inność. Nie można gościć kogoś, kto jest dokładnie taki sam jak my. Dlaczego my się boimy inności? Dlaczego my się boimy innych drugich ludzi? To jest po prostu nieprzyzwoite. Ale to jest apel do społeczeństwa. Później są apele dwa skierowane do specyficznych grup, a mianowicie do celników i do żołnierzy. I sytuacja tych grup jest zgoła inna. Wiadomo, że celnicy byli uważani za ludzi najbardziej upadłych i w Izraelu służyli najeźdźcy, służyli Rzymianom, pobierali Izraeli opłaty celne. Co im Chrystus mówi? Nie pobierajcie nic więcej na to, co wam wyznaczono. Czyli nawet będąc w bardzo niewygodnej moralnej sytuacji, można w minimalnym stopniu zachować przyzwoitość. A żołnierze? No przecież też poganie i słudzy obcego państwa. Na nikim niczego nie wymuszajcie, ale poprzestawajcie na waszym żołdzie. Jak to odnieść do naszej sytuacji? Kiedy pracuję w hospicjum, spotykam często naszych braci komunistów,
albo ubeków, którzy odchodzą z tego świata. I w narracji, czyli w opowieści każdego z nich, oni wszyscy byli bardzo przyzwoici. I to brzmi tak. Ja to właściwie nigdy w tym partii nie byłem. Żadnym sekretarzem. Ja byłem tylko kierowcą. Także w UB nikomu nie zrobiłem krzywdy. Głównie to pomagałem innym. Jak nie przeczę, że tak mogło być. Ale mam duże podejrzenia wobec takich rzadkiewek, które z wierzchu były czerwone, a w środku były białe. O wiele bardziej przemawia do mnie prawdziwy rasowy pomidor, który był czerwony do szpiku kości, albo burak, który nie mówi, że nie był komunistą, który nie mówi, że nie był w UB, ale który mówi, w ramach bycia tam próbował zachowywać ludzką twarz. To jest możliwe. Czy jest możliwe bycie we współczesnym świecie przyzwoitym księdzem? Wydaje się, że tak. Że przy wysiłku duchowym i intelektualnym, jeżeli mocno trzymamy się Ewangelii, jeżeli poważnie traktujemy celibat, jeżeli w sposób rozsądny myślimy o pieniądzach, to da się być przyzwoitym księdzem. Poruszyły mnie te słowa papieża Franciszka, który kiedyś powiedział do nas duchownych: przewietrzcie wasze duszne zakrystie. Co papież chciał przez to powiedzieć? Ja to obserwuję w całej Polsce, że pewnie nie tutaj, że ludzie, kiedy są świetni, kiedy wchodzą do prezbiterium, to czują się tacy trochę przestarzeni, bo to nie jest ich teren, a tym bardziej do zakrystii. I coś tam w zakrystii załatwiają, bojąc się swoich duszpasterzy. I wychodzą i mówią, jest. Jedynie okrzany, a mógł zabić. Dobry Pan. W każdym razie, moi Państwo, nie bójcie się być przyzwoitym ponad przeciętnym. Często słyszymy, nikogo nie okradłem, nikogo nie zabiłem. Jestem w porządku. Porządnie wychowuję dzieci. Czy to wystarczy? To jest tak zwana przyzwoitość, która wychodzi na zero. Ja też mogę powiedzieć, do tej pory celibatu nie złamałem, żadnych pieniędzy z hospicjum nie ukradłem. Czy to wystarczy? Czy nie warto starać się o tak zwaną przyzwoitość z wektorem na plus? Czyli nie tylko to, co mówi Ewangelia, słudznie użyteczni jesteśmy, wykonaliśmy wszystko, co powinniśmy byli wykonać, a więcej niż na to, co musimy. Bo to, kochani Państwo, że kochacie dzieci, nie głodzicie ich, nie zasadniczo ich nie tłuczecie i że próbujemy się nie zdradzać, że próbujemy się kochać, chociaż ciężko, to jeszcze żadna zasługa. To jest tylko wypełnianie obowiązków. I to, że my księża staramy się żyć uczciwie, nie łamiemy celibatu, że staramy się odnieść przyzwoite kazania, to żadna nasza chwała. Jesteśmy tylko nieużytecznymi sługami. Robimy to, co zostało nam zlecone. A jeżeli chodzi o wiedzę, co ja daję od siebie więcej? Nie chcę tutaj Państwa wzruszać i grać bohatera, ale ja tak sobie myślę, że to moje więcej. To jest to, że no widzę Państwa, jak chodzę, jak wchodzę, to mi spyska cieknie. I że pomimo tego, a może wbrew temu, idę pod prąd, że cały czas jestem szefem hospicjum, niech nikt nie mówi, że jestem dyrektorem. Bo dyrektor w Polsce jest jeden. Jestem szefem hospicjum i dopóki będę miał siły, to będę machał łapami w głowie ukazania i mówił, jak ważne jest bycie przyumierającym. Jak bardzo ważne jest nie pocieszactwo i mówienie, będzie dobrze, tylko mówienie, nie bój się. Wszystko jedno, jak będzie, ja z Tobą będę.
wszystko jedno jak będzie, ja Ciebie nie zostawię, bo Ciebie kocham. Ale żeby mieć siłę do powiedzenia czegoś takiego, to trzeba to ćwiczyć przez całe życie. I nie wolno nigdy w głowie siebie okłamywać, a wyjdziesz z tego. Chociaż wiemy, że sytuacja jest dramatycznie poważna. Jeżeli przez całe życie będziemy ćwiczyć mięsień bliskości, mięsień sumienia nawet na tych najmniejszych sprawach, to wtedy, kiedy będziemy schodzić z tego świata, te dwa mięśnie będą tak silne, że ochronią nas przed jakimiś wielkimi moralnymi głupotami. Moi Państwo, nie myślcie sobie, że ja przyjechałem tylko opowiadać takie mniej lub bardziej pobożne rzeczy. Przeważnie jest tak, że jak przyjeżdża ksiądz, który prowadzi bardziej lub mniej sensowne dzieło miłosierdzia, to schemat kazania jest taki. Na początku zawsze przykład, żeby was wzruszyć. Potem do apel do waszych sumień, żeby wami potrząsnąć. A wreszcie apel do waszych portfeli, żeby was wydrenować. Ja z szacunku dla państwa inteligencji od tych dwóch pierwszych odstąpiłem, ale no niestety ten trzeci musi nastąpić. Jakby to powiedziała była pani premier Pieńkowska, no sorry, taki klimat, taką rolę. Moja mama, która bardzo nie chciała, żebym był księdzem, zawsze mówiła tak, Boże, mój syn całe życie żebrak. A ja mówię, tak mama, ale ekskluzywnym, bo w kościele, a nie przed. No i w związku z powyższym przywiozłem państwu także między innymi poza własną gębą dwie książki, które potrzebuję w 12 roku, że tak powiem, eufemistycznie coś mi do głowy strzeliło i mam nowotwór. Taki grajak czwartego stopnia, jeden z najbardziej posłonych. Ale nie mówcie, że chcę was wzruszyć. Nie. Ja mówię to tylko po to, żeby być bardziej autentycznym, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Że na te wszystkie pytania osobiście sobie musiałem odpowiedzieć. W związku z tym, kiedy zachorowałem i byłem w takim dołku psychicznie, powiedziano mi, że pół roku przede mną, a każdy miesiąc kolejny będzie cudem. Więc popełniłem błąd, zacząłem tak odliczać miesiąc od miesiąca i się przeraziłem, że za chwilę umrę. Kiedy już ten czas się kończył, przyjechała pani redaktor z więzi i napisaliśmy taką książkę biotyczną Szał nie ma i strach, bo ja jestem biotykiem z wykształcenia. Taka trochę bioetyka w pytaniach i odpowiedziach. Myślę, że dość takim łagodnym językiem napisane. Będzie dla państwa dostępne z moim podpisem, gdzie to za chwilę. A druga książka, kiedy przeżyłem już wszystkie możliwe daty graniczne w Polsce, bo powiedziano, że jestem grajakiem, żyje się do 32 miesięcy w Polsce, a ja już żyję ponad 40. Niech Panu Bogu będzie chwała, bo przecież nie mi. I wtedy napisałem z takim moim kumplem, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że kumplem, ale zaprzyjaźniliśmy się podczas pisania tej książki, inną, taką trochę na przekór, czyli życie na pełnej petardzie. Przez nią chciałem udowodnić kilka rzeczy. Że pomimo, albo właśnie wbrew ciężkiej i nieuleczalnej, podkreślam, chorobie, można nie zwalniać się z powinności etycznych. Że żadna sytuacja nie zwalnia z bycia przyzwoitym. Że ani podeszły wiek, ani choroby, ani inne trudne sytuacje nie zwalniają nas z tego, żeby byli moralnie odpuścili. Dlatego te obie książki będą dla państwa dostępne tutaj w zakresie tej obok. Jest zakresie duża i zakresie jeszcze większa i jeszcze bardziej zimna. Więc po przyświecie zapraszam. Oczywiście podpis gratis. I tam będzie też puszka, gdzie będziecie mogli państwo złożyć ofiarę na hospicjum. Bóg mi świadkiem, że nie ukradła. Kochajcie się i bądźcie przyzwoici.